Cześć, dzisiaj dla odmiany pospekulujemy sobie trochę co do MCU, co do przyszłości, co do tego, jacy bohaterowie mogą się tam jeszcze pojawić. Mowa oczywiście o fazie czwartej, trzecia jest raczej zamknięta, kończy się na Infinity War i tutaj plany znamy. I bo nie chcę również tak spekulować zupełnie, wiecie, o ta postać może albo tamta, bo ją lubię, bo jest fajna. Tylko chciałem się bardziej skupić na kryteriach, przynajmniej które wydaje mi się, że do tej pory Marvel stosował przy dobieraniu swoich bohaterów. Bo wbrew temu, co im się zarzuca, tak naprawdę każdy film, każda postać z własnym tytułem jakby wprowadza do tego świata coś nowego. Po prostu nie jest to zawsze dostrzegalne na pierwszy rzut oka, bo nie zawsze jest to nowość na tej samej płaszczyźnie. To nie zawsze jest, nie wiem, nowość, jeśli chodzi o zwroty fabularne. Czasem może chodzić o to, jaki świat przedstawiają dodatkowo, jakie realia, jakie relacje i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym najpierw jakby rozłożyć na czynniki pierwsze filmy, które do tej pory mieliśmy, a potem z tego pospekulować, co jeszcze do tego, że tak powiem, kotła można dorzucić. Zacznijmy właśnie od tych kryteriów. Według mnie jest to charakter postaci, czyli jakby jej rozwój i to, czym różni się od innych. Tutaj mieliśmy kilka typów, niektóre były do siebie podobne, niektóre różne. Do tego mamy realia, miejsce, jakby to powiedzieć, aspekt pewien uniwersum Marvela, to jest jakby druga sprawa. A po trzecie dochodzą już takie drobnostki, jak na przykład relacje w odniesieniu tej postaci do, powiedzmy, innych wokół niej. I teraz już powiem, jak to widzę. Na początku mamy Iron Mana, gościa, który no, jest, jakby nie patrzeć, bogaty, jest na szczycie, można to powiedzieć, świata, ale jego ego, jego taka, że tak powiem, podejście do życia, w którym nic go nie obchodzi, no, nie pozwala mu zostać bohaterem i oczywiście w pierwszym filmie widzimy tego zmianę, widzimy ten rozwój. Ale tak jak mówię, jest to człowiek, który był generalnie cały czas na szczycie i na tym szczycie pozostał, tylko powiedzmy, trochę zmienił swój styl życia. I tutaj nie mamy jakiegoś nowego fragmentu świata, nie dostajemy jakichś dodatkowych realii, to jest właściwie cały czas świat rzeczywisty, od facet lata sobie w świetnej super zbroi technologicznej, ale jakby tutaj jeszcze było z tym delikatnie. Hulka na razie zostawię, bo Hulk wydaje mi się jest takim trochę, niby należy do MCU, ale wiecie, aktor się zmienił, trochę starano się zapomnieć o elementach. To nie był, wydaje mi się, jeszcze film robiony z tak pełną myślą MCU. Jasne była na końcu scena, kiedy Iron Man, grany przez Roberta Downey Jr., zjawia się w barze, ale no tam, wiecie, było zakończenie z rosnącą głową u jednego z doktorów, który miał zostać liderem. Abomination trafił do więzienia, a w sumie do tej pory nawet o nim nikt nie wspomniał w innych filmach, więc Hulka na razie, tak powiem, nie będę w to wliczał. Po Iron Manie kolejny bohater, który wkroczył do tego świata, to Thor. Jeśli chodzi o jego charakter, wbrew pozorom nie ma tu wielkich zmian pomiędzy nim a Iron Manem. Znowu jest to gość, który jest absolutnie na szczycie, jest księciem Asgardu, włada piorunami, no bogiem jest. Właściwie wyżej się nie da, jest tylko nad nim jego wszechojciec. Ale znowu ma problem z ego, znowu ma problem z nieodpowiedzialnością, z tym, że nie bardzo obchodzi go ktokolwiek poza nim samym. I znowu mamy tą samą drogę w przypadku Thora i Ironmana. Charakterami są to bardzo podobni goście, którzy gdzieś muszą nabyć właśnie tej pokory, zmienić trochę swoje podejście do życia. Więc jeśli chodzi o element tego charakteru, tutaj nie było żadnej nowości. Ale dlaczego Thor się wyróżnia? No właśnie dlatego, że dostaliśmy cały Asgard. Kto w ogóle podejrzewał, że można wprowadzić do MCU bogów nordyckich z Asgardem, Złotym Miastem i innymi w ogóle wymiarami. Później mieliśmy oczywiście Mroczne Elfy, jak wyszły, to już inna sprawa. Gigantów lodowych, nie wiem, właśnie bogów burzy, bogów kłamstw, iluzje. No, całe dobrodziejstwo Asgardu zostało nam przedstawione, cała ich kultura w tym filmie. I dlatego było to mimo wszystko coś cały czas nowego. Ja osobiście nie do końca wierzyłem, że to się uda i byłem pod wielkim wrażeniem. Ja jestem bardzo wielkim fanem Thora 1, chociaż są tam pewne problemy. Dalej mieliśmy oczywiście Kapitana Amerykę i tutaj cała ta jakby ten charakter został postawiony na głowie. Tym razem mieliśmy bohatera, który nie zaczynał z góry, a zaczynał z samego dołu. Był on słaby, z tego co wiem był astmatykiem, jego rodzice zginęli gdzieś w komiksie, bo trochę inaczej, ale skupiamy się teraz na filmach, więc zginęli przy działaniach wojennych.
Sam również nie miał grosza przy duszy, bo później na przykład Bucky wspomina o tym, że wypychał swoje buty gazetami, bo były na niego za duże. Więc jest to gość, który startuje ewidentnie z samego dołu, ale on już ma ten charakter, który jest mu, że tak powiem, potrzebny, żeby zostać bohaterem. On nie musi przejść jakiejś wielkiej drogi pod względem psychicznym, pod względem rozwoju osobowości, ale potrzebuje zdobyć tę siłę, potrzebuje zdobyć moc, aby móc faktycznie się zrealizować, więc on jakby przebywa drogę w trochę drugą stronę niż do tej pory Iron Man czy Thor. Więc to była ta nowość. Jeśli chodzi o realia, trochę coś nowego, bo oczywiście II wojna światowa, pokazano nam przeszłość, no ale z drugiej strony to nie jest coś wyjątkowego dla świata komiksów w tym wypadku. To nie jest jakiś element świata Marvela, to jest po prostu historia, oczywiście z Hydrą i innymi zabawkami, ale cały czas jednak historia. I na tym zamknęła się pierwsza faza. Oczywiście mieliśmy Avengers, gdzie doszedł Hulk, Black Widow i Hawkeye, ale to są postacie drugoplanowe, więc jakby nie uwzględniam ich do tego rozwoju. Mówię o pojedynczych filmach. Avengers było nowością tylko i wyłącznie dlatego, że dostaliśmy wszystkie te postacie w jednym miejscu. To było coś tak niesamowitego. Połączono wszystkie te filmy w jeden wielki i wyszło kapitalnie. Ale jakby to była największa świeżość Avengers, a nie jakiś tam element uniwersum. Przechodzimy do fazy drugiej. Tu już była cała masa sequeli, dalszego rozwoju postaci, które już znamy. Oczywiście Civil War i tak dalej. Tutaj były wprowadzone inne postacie. Ale dostaliśmy również jeszcze dwóch gości, którzy mieli solowe filmy i wydaje mi się, że będzie jeszcze więcej, zaraz do tego dojdę. Pierwszy był oczywiście Ant-Man i ten jest według mnie najdziwniejszym wyborem, bo z jednej strony jest podobny do Steve'a Rogersa. Nie fizycznie, bo fizycznie jest jak najbardziej sprawny, ale również jest to gość z dołu, wiecie, nie ma pracy, nie stać go na alimenty, dopiero co wyszedł z więzienia, generalnie niziny społeczne i tak to wygląda. Wcześniej no, mógłby być złodziejem co najwyżej. Natomiast jeśli chodzi o jego osobowość, to był gdzieś pomiędzy, nie był, wiecie, dupkiem z wielkim ego, po prostu nie mógł znaleźć swojego miejsca w życiu. Więc pod tym względem to nie była jakaś taka wyraźna nowość, nie było coś takiego mocno odznaczającego się, ale Ant-Man pokazał nam coś jeszcze innego. W Ant-Manie, w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych filmów, główny bohater nie ratował świata. Jasne, na dłuższą metę to, co mogłoby się stać, gdyby zbroja Yellow Jacketa trafiła w niepowołane ręce, mogłoby jakoś zmienić balans sił na świecie, ale celem Ant-Mana było stać się bohaterem swojej córki. I to tutaj jest ta nowość właśnie, powiedziałbym, tej relacji. Cały film był mały pod względem zarówno rozmachu, jak i no oczywiście bohater się zmniejszał, więc tu oczywiście ten mikrowers dostaliśmy w jakimś stopniu, ale tego też nie liczyłbym za jakąś wielką część MCU i wielkie wniesienie do tego. Ten film zarobił mniej niż pozostałe filmy, cały czas całkiem nieźle, jak na gościa, który, wiecie, gania się z mrówkami i zmniejsza, ale według mnie on nie miał jakiegoś ogromnego powiewu świeżości, jak poprzednie, każdy z tych, które wymieniłem do tej pory, miał jakiś ogromny element, który wniósł. Ant-Man tego nie zrobił, ale z drugiej strony starano się tutaj pójść na ten aspekt właśnie rodzinny. Jak to ma być traktowane, sami ocencie. Natomiast kolejny bohater to oczywiście Doctor Strange. I no, Doctor Strange fabularnie wiele osób mówi kalka Iron Mana i ciężko mi się z tym do końca zakłócić. Znowu to samo co Thor, Iron Man, wyżyny społeczne, dochodowy, człowiek sukcesu, wielkie ego i jakieś przejścia powodują, że musi tam coś się w nim zmienić, żeby zostać w końcu bohaterem. Właściwie to podobna droga co Iron Man, podobna droga co Thor, ale tutaj znowu nie ma nowości z tej strony, ale oczywiście dostajemy cały świat magii, innych wymiarów, innych przestrzeni, jakichś niesamowitych artefaktów. Otworzono cały świat, który w Marvelu jest ogromnym elementem. I magów mamy w komiksach naprawdę sporo. Jest poza oczywiście Scarlet Witch, która się pojawiła w filmach i tutaj nie jest powiedziane, czy to będzie magia, czy nie. Ale mamy mutantów jak Magik, mamy doktora Voodoo i to z ostatnio prominentnych. Oczywiście doktor Doom jest potężnym magiem i tak dalej. To jest naprawdę spory element świata, więc wprowadzenie go razem ze Strange'em było naprawdę ważne i naprawdę czymś nowym. I dlatego masa osób w tym filmie mówiła, że fabuła okej, okay, ale te wizualne efekty właśnie były tak wyjątkowe, nie dlatego, że fajnie błyskało, tylko że przedstawiały nam jakiś element świata, jakąś kulturę znowu, coś nowego, czego jeszcze w tym świecie nie mieliśmy. Zanim przejdę do filmów, które dopiero zapowiedziano, jest jeszcze oczywiście jeden bardzo wyjątkowy film, czyli Guardians of the Galaxy. Tutaj ciężko mówić o rozwoju pojedynczego bohatera, bo dostaliśmy drużynę, czego do tej pory też nie mieliśmy. Avengers było zbiórką postaci, które przedstawiono nam wcześniej, a tutaj
po prostu na pierwszy ogień, pierwszy film i od razu pokazano nam całą barwną ekipę kosmicznych podróżników, zawadiaków, czy jak to ich nazwać. Dlatego ciężko jakkolwiek oceniać ten film na bazie charakterów, ale pokazał nam kosmos Marvela, moje absolutnie ulubione miejsce w całym tym uniwersum. Dostaliśmy Kree, dostaliśmy Nowhere, czyli odciętą głowę Celestiala, która gdzieś tam unosi się w kosmosie. Pojawił się Kolektor, nawet miał cameo Kosmo, telepatyczny rosyjski pies. Cała masa tych takich drobnych elementów, no Xandar i cały korpus nowy w innej wersji, więzienie o super zastrzeżonym rygorze, Kyln, no to było wejście pełną gębą w świat Marvela, w ten kosmiczny i chciałbym, żeby to się dalej rozwijało, więc Guardian znowu postawił ogromny krok w rozwoju uniwersum. Tak więc jak wspomniałem, mieliśmy kilka tych typów bohaterów, jak goście, którzy zaczynali z góry, goście, którzy zaczynali z dołu. Mieliśmy też, że tak powiem, świat tutejszy, mitologię nordycką, Asgard i powiązane z tym światy, magiczne wymiary i kosmos. Co nam pozostało? Pozostała nam oczywiście Wakanda. Jest niesamowita kultura, która łączy w pewien sposób bardzo zaawansowaną technologię z magią plemienną, z najróżniejszymi obrzędami i tradycjami. To naturalnie dostaniemy w filmie Black Panther, ale jednocześnie Black Panther może być tak interesujący na tle tego, co było do tej pory, ponieważ jest on królem. Żaden z dotychczasowych bohaterów, nieważne jak wysoko stali w jakiejś drabinie społecznej, nie był władcą swojego państwa. Thorowi było blisko, ale cały czas nad nim był, cały czas jest w sumie Odyn. Kiedy T'Challa, czyli Black Panther właśnie, będzie miał problemy nie tylko natury, wiecie, superbohaterów, czyli potężny złoczyńca zagraża mu i jego bliskich, ale natury politycznej, jakieś układy, wpływy zewnętrznego świata, ponieważ w MCU ustalono, że dopiero teraz jakby Wakanda trochę otworzyła granice i rozpoczęła jakąś mocniejszą politykę zagraniczną. I to są aspekty, których również nigdy nie mieliśmy w tym uniwersum. Oczywiście pomijając praktycznie kompletnie zróżnicowaną, a właściwie składającą się z samych mniejszości, obsadę, tego też jeszcze nie było, ale jeżeli już mówimy o samej budowie świata, no to Black Panther uważam jest niesamowitą cegiełką w tym, bo zarówno Wakanda jest dosyć ciekawie i prominentnie w bardzo wielu historiach pokazanym królestwem, to jednocześnie bohater będący królem władcą jest czymś zupełnie nowym. Także na Black Panthera zdecydowanie czekam, bo uważam, że będzie tutaj coś bardzo świeżego. Kolejna postać to oczywiście Spider-Man, jego trzecie wcielenie w stosunkowo no, niedługim czasie. Ale te wcielenie będzie może nie tyle inne, bo poprzedni też chodził do liceum, chociaż ani Garfield, ani Tobey Maguire na licealistów nie wyglądali, kiedy grali swoje role. No, a Tom Holland jak najbardziej, ale wpisując się w te uniwersum i wystawieniu z tymi bohaterami, mamy do czynienia z młodym bohaterem, należącym do młodszego pokolenia. Tego również jeszcze w tym MCU nie było. Gościa, który jest przede wszystkim Peterem Parkerem, a Spider-Manem jest jakby dodatkowo. On przede wszystkim ma swoje problemy szkolne, z dziewczynami, nie wiem, z ciocią w domu, z zarobkami. Wszystkie te takie bardziej rodzinne sprawy, a Spider-Man to jest coś dodatkowego. To jest coś, co on musi robić, bo ma moc, z mocą odpowiedzialność i nie może z tego zrezygnować, ale jakby nie na tym skupia się cała postać Spider-Mana. I jednocześnie możemy zerknąć na młodsze pokolenie, bo do tej pory, tak jak mówiłem, wszyscy inni bohaterowie jednak byli starsi. Mieliśmy co najwyżej relacje pomiędzy Scottem Langiem a jego córką, ale to było najdalej, jak do tej pory się w tą stronę posunięto, więc jakby Spider-Man też będzie czymś nowym. Z tego względu też, że zostanie to bezpośrednio powiązane. Wiemy, że w tym filmie pojawi się Tony Stark, dalej grany przez Roberta Downey Jr., więc będzie też połączenie stare, młode pokolenie. Coś więcej się tutaj pojawi, więc kolejny film tutaj przy współpracy z Sony uważam wniesie nam jakieś kolejne okienko, które... Mówię o tych cały czas właśnie okienkach, o tych nowościach, ponieważ one za sobą jakby otwierają drzwi do wszelkich podobnych zestawień. Young Avengers, no Runaways ma się pojawić na Hulu, i tak dalej, które mogą jakby pójść za tym, ale ktoś musi być pierwszy i to musi się sprzedać, tak jak mieliśmy Guardians i może teraz pojawi się coś jeszcze w kosmosie, ale Guardians musiało na początku być sukcesem i na szczęście było. Ostatnia postać, którą dostaniemy jeszcze przed Infinity War, czy w Infinity War, jak dobrze pamiętam, to oczywiście Carol Danvers i tutaj ciężko powiedzieć mi tak naprawdę, co będzie innego, poza tym, że to będzie pierwszy raz kobieca bohaterka, która ma swój własny film, jakby tytułowa postać w MCU. No bo z jednej strony jest to postać mocno powiązana z kosmosem, z Kree,
Więc no tutaj jakby ten segment Guardians już nam przedstawili. Zresztą mieliśmy Ronana, mieliśmy Kree pełną gębą w Guardians. Natomiast jeżeli chodzi o jej charakter i jej status społeczny, jest to coś nowego, jeżeli mowa o głównych bohaterach, bo Carol jest wojskową, ale z drugiej strony był już Rhodey, czy był Falcon. Obaj byli już w wojsku wcześniej. Czy Carol Danvers pokaże nam więc coś nowego przez to, że jest właśnie wojskową? Ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że mają jakiś pomysł, żeby przedstawić nam jakiś element, którego jeszcze do tej pory nie było. Tak więc mamy Infinity War. Przylatuje Thanos. Kończymy zabawę z Thanosem. Ktoś ginie, ktoś przeżywa. Tego nie wiemy, tego nawet nie będę ruszał. Zastanówmy się, co dalej. Przede wszystkim, jakie aspekty, jakie może światy Marvela, których jeszcze nie znaliśmy, są do zbadania. No, niestety nie zostało za wiele. Oczywiście kosmos jest ogromny i można polecieć w najróżniejsze zakątki, ale tak jak wspomniałem, Guardians już trochę to załatwili i to nie jest coś nowego. To może być coś dodatkowego, coś rozbudowującego, tak jak sequele innych bohaterów coś rozbudowywały, ale nie będzie to coś nowego. Magiczne wymiary załatwione, teraźniejszość jest, mitologiczne światy są. No to z czego jeszcze słynie Marvel? To według mnie zostały nam już tylko dwa elementy, z czego jeden będzie trudny do zrealizowania, a drugi uważam, że byłby głupi. Pierwszy to oczywiście podróże w czasie. Bohaterowie Marvela podróżują w czasie non-stop. Problem polega na tym, że dwaj bohaterowie, właściwie ten bohater i jeden złoczyńca, najbardziej kojarzeni z podróżami w czasie, takich, na których patrzysz i myślisz, okej, okay, on podróże w czasie, należą do Foxa. Pierwszy z nich to jest Cable, którego zobaczymy już prawdopodobnie w nadchodzącym Deadpoolu 2, o ile ten film powstanie, bo tam cały czas są jakieś teraz problemy, ale mam nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży. Cable to jest zdecydowanie gość, jeżeli Marvel miałby Cable'a, to mógłby wziąć go i po prostu zrobić film, nazwać go Cable i dać o podróżniku w czasie i znowu tak jak mieliśmy psychodeliczne podróże Doktora Strange'a zerknięcia na różne wymiary, zakrzywianie się rzeczywistości, tak w przypadku Cable'a moglibyśmy mieć gościa, który przeskakuje po najróżniejszych okresach i widzi, jak historia zmienia się na skutek, nie wiem, efektu motyla czy czegoś takiego. Spokojnie dałoby się to zrobić. Niestety, jak wspomniałem, dla MCU ma to Fox i Fox raczej Cable'a nie odstąpi, bo jeszcze on jest mocno przyczepiony do ich jedynej właściwie teraz rozwijającej się marki, czyli Deadpoola. Także tutaj nawet nie ma co mówić o jakimś porozumieniu, to jest zbyt duża góra złota dla Foxa, żeby z tego rezygnować. Z drugim gościem byłoby troszeczkę łatwiej, aczkolwiek no, jest to złoczyńca, Kang zdobywca. Również na gościa patrzysz, jeżeli wiesz cokolwiek o Kangu, myślisz od razu podróże w czasie. Tylko Kang po pierwsze też należy do Foxa razem z Fantastyczną Czwórką. Tu może już do jakichś tam deali mogłoby dojść, moglibyście dogadać, ale z drugiej strony robienie filmu o podróżniku w czasie, kiedy to złoczyńca jest nim, nie jestem pewien, jak mogłoby się to sprawdzić. Raczej Marvel w genezach skupia się na bohaterach, o tym pewnie też pogadam sam, czy w towarzystwie innych osób, czy to skupianie się wyłącznie na bohaterach, a nie na złoczyńcach, to coś dobrego, to złego, ale to jest temat na zupełnie inną okazję. Więc tutaj niestety wydaje mi się, że te podróże w czasie są lekko dla Marvela zamknięte. Tak, byli oczywiście inni, którzy podróżowali w jakiś sposób w czasie, ale to nie było już takie ikoniczne, to nie było coś takiego jak właśnie Cable, jak Kang, że od razu z tym kojarzysz, tak jak Doctor Doom, okej, magia, mistyczne światy, Guardians of the Galaxy, kosmos, Thor, Asgard i wszystkie inne elementy. To jest takie, wiecie, mocne, nasuwające się. Podróżników w czasie, do których ma prawa Marvel, no niestety tego nie mają. Natomiast drugi aspekt, o którym wspomniałem, że wydaje mi się być trochę głupim, to znaczy niepasującym do kompletnie w tej chwili uniwersum filmowego, to oczywiście alternatywne rzeczywistości. To nie jest to samo, co inne wymiary Doktora Strange'a, jak wiecie, mroczny wymiar i jakieś tam mistyczne, demoniczne miejsca, limbo i tak dalej, tylko naprawdę alternatywne rzeczywistości, czyli miejsca, w których historia poszła troszeczkę inaczej, gdzie bohaterowie zrobili coś innego, gdzie złoczyńcy zrobili coś innego. I według mnie nie ma absolutnie na to miejsca na ekranie. Dlatego, że te wszystkie tak zwane Elseworldy, bo tak mówimy na to w komiksach, powstały dlatego, że pisarze, scenarzyści chcieli poeksperymentować trochę z bohaterami, których nie bardzo dało się ruszyć w komiksie. Idea była taka, na przykład Old Man Logan, jeden z popularniejszych takich alternatywnych światów, powstał w 2006, jak dobrze pamiętam. Pewnie przekręciłem o 1-2 lata w tą czy w tamtą, ale coś koło tego. Idea była taka, żeby pokażmy trochę bardziej zniszczony świat, zabawmy się tym trochę. Ponieważ ten Wolverine nie może nigdy skończyć w ten sposób, to
zróbmy Elsword, gdzie bohaterowie naprawdę mogą ginąć, gdzie nie mamy skrępowanych rąk, kto może przeżyć, kto może co zrobić i tak dalej. Ultimate w pewien sposób. Tylko wynikało to po prostu z niesamowicie długiego istnienia już komiksów na rynku. Były wcześniej alternatywne rzeczywistości oczywiście, ale tak jak mówię, wynikało to z tego, że mieliśmy już trochę przesyt tych bohaterów. Było ich tak dużo i jakby w pewnym momencie zaczęło dochodzić do miejsca, w którym scenarzyści uznawali, że nie bardzo mają pomysł na tego bohatera ze względu na to, jak skonstruowana jest reszta uniwersum i bez drastycznych środków, na które nie mogą sobie pozwolić, bo wtedy weszliby w historię komuś innemu, no nie mogą tutaj wytworzyć jakiejś wyjątkowo oryginalnej historii na tym etapie. I tak powstawały najróżniejsze Elseworldy, tak powstało, nie wiem, w DC Injustice, gdzie Superman przejął kontrolę nad światem i zaprowadził totalitaryzm. I to wszystko jest fajne w komiksach. Te Elseworldy czyta się naprawdę przyjemnie, naprawdę ciekawie spojrzeć na to, jak dany bohater zachowałby się w tym miejscu, ale tak jak mówię, ilość komiksów i serii, która wychodzi rocznie, plus czas, od kiedy te komiksy dostajemy, spowodował, że te historie są interesujące. Kiedy na ekranie, gdyby MCU przetrwało jeszcze 15-20 lat, to może moglibyśmy o tym porozmawiać. Natomiast na tym etapie, kiedy dostajemy 2, zaraz 3 filmy w roku, no, skupiać się na bohaterach, którzy są w innej wersji, kiedy cały czas chcemy dowiedzieć się czegoś więcej o tych bohaterach, o naszych bohaterach, którzy są tu i jeszcze zobaczyć nowych bohaterów, no wydaje mi się, że na to nie ma miejsca. Plus, ja uważam, że to jest trochę tanie na ekranie, kiedy, nie wiem, ej, zobaczmy jak Iron Man walczy z drugim Iron Manem, albo Avengers kontra Mroczni Avengers. Brzmi trochę jak kitsch lat 90. Nie wiem, takie jest moje zdanie i nie bardzo sobie wyobrażam, absolutnie nie widzę, żeby ktokolwiek się za to zabrał i nie widzę też, żeby to się mogło sprzedać poza oczywiście nerdami komiksowymi. No, może się mylę, ale takie jest moje zdanie. Skoro więc te dwa duże aspekty Marvela odchodzą, to co nam zostaje? Co jednak można zrealizować na dużym ekranie? Co wprowadzi jakiś nowy element do istniejącego już kinowego świata? Na pierwszą myśl oczywiście przychodzą Inhumans, którzy mieli się już pojawić w trzeciej fazie, ale konflikt telewizyjny i tak dalej spowodował, że zostali wyrzuceni donikąd. Nie została ogłoszona żadna data. Aczkolwiek od jakiegoś czasu widać, że stosunki pomiędzy telewizją a kinem powoli zaczynają się znowu ocieplać. Nie wiem, czy jest to kwestia rozmów Feige'ego i Perlmuttera, czy cokolwiek się tam dzieje. Są pewne przesłanki, że coś tam się dzieje dobrego. Od Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. dostaliśmy nie jednego, a dwóch Ghost Riderów. Jakby pełnia Ghost Ridera trafiła do serialu, a to nie jest mała postać, jakby nie patrzeć. Może nie jest z górnej listy, ale powiedziałbym, że już spokojnie bohaterowie klasy B, tam bym Ghost Ridera mógł umieścić. Więc to daje pewne oczekiwania, że to Feige nie tak dawno temu wspomniał, że myśli o tym, czy to w fazie czwartej nie będzie. Nie brałbym tego absolutnie jako coś wiążącego, to może być dalej, wiecie, żeby fani się nie czepiali, ale jakaś mikroszansa istnieje. I jeżeli Inhumans zostaliby wprowadzeni faktycznie w filmie, no to daje nam też pewną nowość. Nie chodzi o ludzi, którzy rodzą się z mocami, ale jeżeli zaadaptowano by tą kluczową część Inhumans, czyli zamknięte społeczeństwo, które od tysięcy lat rozwijało się w kompletnej izolacji przed światem zewnętrznym, w którym panują bardzo specyficzne rządy, bardzo specyficzna kultura, która została w komiksach bardzo dobrze rozwinięta, bardzo dokładnie dowiedzieliśmy się, jakie panują tam zasady, co oni wyznają, jak działa Terrigen tak naprawdę w komiksie i tak dalej, król, który nie jest w stanie się odzywać, to naprawdę mogłoby być bardzo wyjątkowe. Ten zamknięty świat, działający w kompletnej izolacji, może film o tym, jak po raz pierwszy ma kontakt od tysiącleci ze światem zewnętrznym na przykład. To prawie jak, wiecie, spotkania z obcymi, pierwszy kontakt, jak to nazwać. No, uważam, że to miałoby szansę wnieść jakiś powiew świeżości. Kolejna postać, tutaj no, nie byłbym sobą, gdybym go nie wplótł, ale wysłuchajcie mnie, tak, Richard Rider ma sens, żeby pojawić się na ekranie. Jeśli chodzi o jego wniesienie czegoś nowego do świata Marvela, to tego by oczywiście nie było, jeżeli chodzi o świat. No, kosmos, tak? Guardians of the Galaxy, jeszcze w dodatku korpus nowy też już mieliśmy w innej wersji niż w komiksach, ale no, to nie jest nic nowego. Ale Richard Rider mógłby się pojawić z innego powodu. Marvel pokazał nam już w swoich filmach, że bohaterem może zostać ktoś z Vision. Ktoś, kto jest, wiecie, ma wszystko, jest królem świata, ale powiedzmy musi popracować nad swoim charakterem
i może stać się kimś naprawdę wielkim. Marvel pokazał nam również, że może być ktoś kompletnie z dołu, jeżeli ma do tego serce, jeżeli ma odpowiedni charakter. To są takie uniwersalne, powiedzmy, motywacje dla człowieka. Richard Rider odróżnia się od tych wszystkich bohaterów, których do tej pory mieliśmy, ponieważ jest on gdzieś po środku. On jest, nie jest ani biedny, ani bogaty, ani wyjątkowo utalentowany, ani jakąś wyjątkową łamagą. On jest dokładnie po środku i żaden film do tej pory nie powiedział nam: hej, nie jesteś, nie czujesz się w niczym wyjątkowo dobry, nie czujesz się żebyś miał jakoś wyjątkowy, duży sukces w życiu. To jeszcze nic nie znaczy, to nie znaczy, że twoje życie nie stanie się kiedyś wyjątkowe. I jakby idea tej wyjątkowości w przypadku Nowy polegałaby na tym, że jest on odporny, jak to się mówi, na uderzenie wody sodowej do głowy. Jeżeli nie odniosło się w życiu wyjątkowo dużej ilości sukcesów ani porażek, to kiedy dostanie się tą swoją niesamowitą moc, nie będzie się miało potrzeby ani zemścić na kimś za to, że wiecie, byłem całe życie pomiatany i teraz się zemszczę, teraz to wam pokażę, co mogłoby stać się w przypadku Steve'a Rogersa, gdyby nie był takim bohaterem, jakim był. Ani z drugiej strony, jeżeli nie jest się kimś na wyżynach i potem dostajesz tą moc i wcielasz na przykład do korpusu, to się nie mądrzysz, nie mówisz: ej, zawsze wygrywałem, nie wiem, zawsze najlepsze wyniki, słuchajcie mnie, ja nie będę tutaj nikogo słuchał, bo tak. To są dwa ryzyka, które można mieć, kiedy ma się te skrajne charaktery, natomiast osoba w miarę pośrodku jest najbardziej prawdopodobne to, że nie ulegnie żadnych z tych, że tak powiem, niebezpieczeństw charakteru. I o tym mógłby być film właśnie przedstawiający Nowe. Ja uważam, że to cały czas nie jest zły pomysł, zresztą były już najróżniejsze plotki i przesłanki, że faktycznie jest to postać, która w jakiś tam sposób jest rozważana przez szefostwo Marvela. Natomiast zawsze jeszcze dochodzi oczywiście możliwość dogadania się pomiędzy Foxem a Marvelem o prawa do Fantastycznej Czwórki. Wszyscy trzymamy za to kciuki po tych doskonałych filmach, które mieliśmy, bo to też byłoby coś nowego, dlatego że żaden z tych filmów nie zrealizował głównego jakby elementu Fantastycznej Czwórki, czyli pokazania rodziny superbohaterów. Jeżeli chcecie coś takiego zobaczyć, polecam bardzo kreskówkę, animację i Nie ma mocni. Najlepszy sposób pokazania Fantastycznej Czwórki, jaki do tej pory widziałem w kinie. Tam naprawdę podkreślono, że jest to rodzina. W tych wszystkich filmach Foxa niestety się to nie udało. Ponadto oczywiście wtedy dochodzi motyw Silver Surfera i motyw eksploracji kosmosu, niczym w popularnym serialu Doctor Who i tak dalej, ale roztrząsanie nad tym, co może wnieść nam jakby ewentualna umowa z Foxem, mija się trochę z celem, bo póki co nie ma żadnych przesłanek, że do takiej umowy naprawdę mogłoby dojść. Zamiast tego skupmy się jeszcze na trochę mniejszych bohaterach, którzy prawdopodobnie, jeżeli już, to znaleźliby się na Netflixie. Pierwszym byłby oczywiście Blade, o którym mówi się już od nie wiadomo jak dawna, że Blade mógłby wrócić na Netflixa, znaczy wrócić, pojawić się tam, a wrócić, bo był kiedyś w kinie. Ponieważ poza światem wampirów, co jest trochę takim, wiecie, dodatkiem w Marvelu, mało kto zwraca uwagę tak naprawdę na wampiry w Marvelu, ale można z tym wnieść cały świat potworów, a to już jest trochę większy aspekt. I wprowadzić, nie wiem, Werewolf by Night, Man-Thing, trochę na budżet serialowy to może za wiele, ale mamy całą masę innych postaci, innych potworów, które można było gdzieś tam wpleść. Oczywiście nawet z Draculą na czele, jeżeli ktoś miałby taką fantazję, Dracula należy do domeny publicznej, każdy sobie może go używać jak chce. I w ten sposób dałoby się znowu wnieść coś nowego, ale to mówię, to jest akurat Netflix. I kolejna postać, którą zawsze chciałbym zobaczyć na Netflixie, to Moon Knight. Nie mieliśmy jeszcze nigdy bohatera, który jest chory psychicznie. Moon Knight jest absolutnie chory psychicznie i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Co do tego jest jeszcze mała ciekawostka. Jakiś czas temu Jeremy Renner w wywiadzie powiedział, że z przyjemnością zagrałby w serialu Hawkeye na Netflixie również. Tylko to się prawdopodobnie nie wydarzy, bo musiałoby dojść do naprawdę mocnego ocieplenia stosunków pomiędzy telewizją a filmem, żeby bohater, który pojawił się już w co najmniej kilku filmach, miał swój własny serial. Ale hej, może, wiecie, Ghost Rider lub Agents of S.H.I.E.L.D., kto wie. I to też można byłoby w inny sposób przedstawić. W wariacji na tego, co zrobiono w Luke Cage'u, czyli gość, który broni swoją dzielnicę, Hawkeye różni się od Cage'a tym, że jest dużo bardziej nieporadny, nie ma żadnych supermocy. To jest gość, który mieszka w jakimś tam apartamencie, wiecie, ma łuk i strzały i ewentualnie może wyjść i
pobić się z dresami na ulicy, którzy próbują, nie wiem, wyrzucać mieszkańców albo przeszkadzają mieszkańcom bloku, w którym mieszka Hawkeye. To też jest podstawowa różnica. Hawkeye w swoim komiksie przez większość czasu chronił swojego bloku, nie swojej dzielnicy, swojego jednego bloku. No plus, tak jak mówię, jest to bohater, który jest dosyć taki ciapkowaty, nieporęczny, a jednocześnie jest członkiem Avengers. Jest członkiem największej, najpotężniejszej drużyny superbohaterów na świecie i facetem, który mieszka sobie i dostaje w pierdziel od pseudo-kiboli. Uważam, że do tego jakaś wariacja mogłaby powstać. Oczywiście dochodzi cała masa tych komediowych, jak Squirrel Girl i tak dalej, tylko wydaje mi się, że Marvel w tej chwili trochę nie ma miejsca na taką totalną komedię. Ich wszystkie filmy są w miarę luźnym tonie, zdarza się trochę oczywiście pokazanie cięższego tonu, ale wydaje mi się, że póki co film typu Deadpool, który był totalnie odjechany, nie pasowałby trochę do uniwersum Marvela, nawet przy tym, jakie było Guardians of the Galaxy. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Napiszcie mi w komentarzach, jakie wy postacie chcielibyście zobaczyć w przyszłości, w czwartej fazie MCU. Natomiast dla tych z was, którzy się troszeczkę wysilą i opiszą, dlaczego ta postać mogłaby się pojawić na bazie kryteriów, które do tej pory powiedziałem, czyli jak ona nowym charakterem mogłaby tutaj zabłysnąć albo wnieść jakiś element świata, o którym w tej chwili nie powiedziałem, którym nie pomyślałem, coś interesującego, coś nowego, czego jeszcze nie było, zarówno pod względem, tak jak mówię, cegiełek budujących świat, tak jak może jakichś relacji, może jakiegoś rozwoju osobistego, której do tej pory nie widzieliśmy. Dla osoby, która się tutaj najbardziej wysili, jest mały konkursik. Oddaję komiks Spider-Man, Superior Spider-Man Nie ma ucieczki. To jest tom czwarty, także piszcie, jak ktoś dla jednej osoby taki zeszycik wyśle. Prawdopodobnie w przyszłości będą inne jeszcze konkursy. Także z mojej strony to wszystko. Do następnego razu. Cześć.